Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest kolejny Custom Assault. Moi drodzy, ja teraz stworzyłem nietypowe party. Na czacie klanowym zrobiłem normalne losowanie, tak jak do tej pory, z tym, że zrobiłem je tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć, kto jest chętny do gry, po czym później wybrałem z tych osób, które się zgłosiły, te, których ników nie kojarzyłem, czyli to znaczy, że albo nigdy ich nie było na odcinku, albo były może raz. Także pomyślałem, że damy teraz szansę w tej grze zagrać komuś, kto jeszcze nie miał takiej okazji. Także tak wygląda sytuacja. Myślę, że możemy już tutaj odpalać. Jest to Assault Random, także zobaczymy, co mi wylosuje. Ah Muzen Cab, świetnie. Zaraz omówimy przy okazji już składy, bo zaraz powinien być ekran wczytywania. Jest. Radość.pl gra Nif, Artig ma Jimira, ja mam Ahmiuzen Caba, Matimat ma Apollo, Pawełkow ma Atenę, natomiast Bezi ma Merkurego, Szupl ma Agni, Wiltrox ma Wamane, o Wiltrox skądś kojarzy, chyba już graliśmy, Displo ma Lokiego i Xulox ma Aokwanga. Tak wyglądają składy, moi drodzy. Mam nadzieję, że ta gra przebiegnie pomyślnie i uda się wygrać przynajmniej raz w tej serii, albowiem wszystkie gry do tej pory niestety przegrałem. Zwiększyłem nieco kasę na start, mamy piąte levele i 5000, tak żebyśmy mogli sobie na samym począteczku elegancko poszaleć. Ja tutaj zacznę sobie, kogo oni tam mają? Dobra, zacznę sobie od Rage'a. Na razie nie będę kupował nic tutaj za bardzo do przeżycia, bo nie mam takiego zamiaru. Będę nastawiony teraz na atak speed ostry. W ten sposób to zrobimy. I możemy zaczynać. Ja już tutaj rozdałem wszystkie skille, tak jak widzicie. Z racji tego, że będę się koncentrował na biciu z ręki, czyli na basic ataku, postanowiłem wymaksować sobie te ule, które tutaj przyspieszą mi co nieco speeda, jak widzicie. Plus, co tam one jeszcze zwiększają? Healing, movement speed, attack speed. Świetnie. Także tak tutaj to zrobimy. Ja sobie jeszcze jednym oulem się począstuję. Aha, widziałeś to? Takiego się ma cela. Proszę bardzo. Wpadajcie w mój miód. Zaraz jeszcze ile ja tych uli mogę położyć? 6 hives. Spoko. Jest też bardzo fajne to, że... Proszę bardzo. I teraz oni będą za wszelką cenę... Zauważyłem to już w poprzednich grach Ah Muzen Cabem. Wystarczy postawić ul i przeciwnicy tak się czasami na tych ulach skupiają, że totalnie zapominają o tym, że też w ogóle tutaj ja jestem poza tymi ulami niebezpieczny. Że to nie tylko te ule dają mi siłę. Ała, ała, ała. Dobra, żyję. Teraz moje żądło tutaj. Widzicie, widzicie jak się Merkury skupił na moim ulu? Co z tego, że go zniszczył? Ja sobie postawię nowy. I to za całkiem friko. Wow, pierwszy kryt wszedł. O wartości 190, także całkiem sporo. Okej, było już, było. Ja tutaj będę musiał sobie jeszcze jakiegoś lifesteala zakupić. O, znowu krycik. A, ja lubię grać hunterami, są świetni. Naprawdę. Okej. Mam nadzieję, że tutaj nam się będzie w porządku wszystko. Może to nie było za mądre, żeby ten ul stawiać tutaj. Tak od razu mogłem poczekać, aż się troszkę cofnął. No, pazernie, pazernie. Pierwszy kill. Boli, boli. Boli. Jak się kryta dostanie, zawsze boli. Chociaż to był taki w sumie może delikatny KS-ik. Ale nie ma nic. Nie ma nic za darmo. Dwa kryty. Nieźle. Gdzie lecisz? Gdzie lecisz? A, ulti sobie chyba tylko próbujesz, tak? Oj, będę zabijał w tej grze, coś czuję. Ach, Muzen Caba bardzo, bardzo lubię. Nie blokujcie mnie, please. Bardzo lubię grać Ach Muzen Cabem. Grałem nim ostatni raz bardzo, bardzo dawno temu. Także fajnie, że tutaj... Super, Atenka. Kasik! Yeah! Jeszcze z krytem. Strasznie KS-uję w tej grze, nie muszę się opanować. Ja sam bardzo nie lubię, jak mi KS-uje się. Szczególnie kiedy gram ADC, który musi zabijać, żeby być coraz lepszym. Nie mam tu jak przejść, kurczę, wichry, gazy jakieś. Ujujujujuj, kryty po 200, całkiem nieźle. Yeah! Trzeci kill. Ostro. Co prawda gramy tutaj teraz z graczami, którzy są dość nisko levelowi, ale ja tutaj oczywiście nie mam nigdy nic przeciwko temu, bo gram z każdym, kto ma na to ochotę. Także jest tutaj część graczy, którzy mają tam około 20, ale są też gracze w okolicach 10, ale tych graczy z niskimi levelami wziąłem po prostu do siebie, do drużyny. Także składy pod względem leveli może nie są jakieś mega zbalansowane, ale jak widzicie, jak na razie moja drużynka, która o dziwo teoretycznie ma niższe levele, radzi sobie świetnie. Proszę bardzo, macie ul, który możecie bić. Chyba, że nie chcecie go bić, to mogę ja was bić. Szkoda, że nie mam many, nie ma nikt tutaj salwacji chyba niestety. Boję się tego Lokiego. Nic nie trafiłem, nikt nie ma u nas salwacji. A nie, ma Apollo, Apollo. Many mógłby troszkę przywrócić. Żeby tutaj ten ul postawić, tutaj go postawimy. Świetnie, coś czuję, że jak mi się mana jakimś sposobem przywróci, jak już może zginę, to wtedy... Och, jeszcze kryt wszedł. Niesamowite. O, i znowu! Nieźle dzisiaj krytuje. O, ktoś tutaj się połasił. Niesłusznie. Ach, jeszcze jeden. Ale dzisiaj kryty wchodzą. A kupiłem tylko Rage'a. Ała, ała. Ratujcie mnie. O, dziękuję bardzo. Uratowaliście mnie. Ja zaraz zginę. Nie wiem jak to zrobić, żeby... Może się uda? O, udało się! Invader Tower, proszę bardzo. Nikt nie dostaje zabicia. Okej, jedziemy z Deathbringerem. Jestem dosyć bogaty, także mogę sobie na to pozwolić. Mam całkiem sporo KS-ów na koncie. Dwa KS-y, albo nawet może i wszystkie trzy zabicia były KS-ami. Ciężko się wypowiedzieć w tej kwestii. Zaraz powinienem już wrócić do gry z full maną. Ta mana pozwoli mi na postawienie kilku uli, chociaż te ule widzę, że się całkiem nieźle trzymają. Ze 4 chyba stoją, albo ze 3, jak to na mapce wygląda. 3 się dobrze mają. Jeden ul mnie kosztuje 60 many, a to siknięcie na podłogę kosztuje mnie 100 many. Mam całe 700, także myślę, że powinno tutaj coś z tego być. Och, rycik. Ajajaj, ale wchodzą dzisiaj kryty niesamowite. Dzisiaj krytuje świetnie. Ah Muzen Cab jest niesamowicie potężny. Szczególnie złożony pod porządne kryty. Zaraz tutaj jakimś ulem ich postraszę. Tam Agni ma bardzo mało życia. Coś czuję, że Apollo nie wytrzyma. Zainfekowałem cię, Loki. Oj, uwaga, uwaga, bo jestem niebezpieczny. Nie możecie tak... O, trafiłem Lokiego. Ale chyba się wycofał. Aj! Ach, potężne, potężne wchodzą tutaj uderzenia. Niesamowite dzisiaj. Jakoś chyba po prostu... Musiało boleć. Ach, jajajajaj. Nieźle, widzę. Szaleję dzisiaj. O, już się bałem, że mnie ktoś zblokuje. Aj, nie trafiłem. Smutne, smutne to było. Jeszcze się dałem zainfekować tornadem. Szkoda, że Łamana tego nie przyjął. Oj, Loki, nie wychylaj się, bo będzie boleć. Super, to już mam wymaksowane. Dobra. Jeśli bym sobie tutaj ten ul postawił bliżej. Oj, Agni potężnie, potężnie obrywa. Loki, albo mi się wydaje. Aj. Ajajajajaj, ale się dzieje. Gdzieś tu powinien być Merkury. I znalazł się. Ale dzisiaj normalnie będę sobie odbijał te gry tym kabrakanem. Nieszczęsne. Już mam 2500 kasy. Myślę, że teraz po powrocie do bazy kupię sobie kolejny jakiś potężny item już na raz, tak jak kupiłem sobie Deathbringera. Zwróćcie uwagę, ja tak naprawdę tym Ah Muzen Cabem nie robię nic innego jak tylko autoatak. Tak naprawdę. Ajajaj, ojojojojoj. Ale mi się tu dzieją rzeczy nieszczęsne. Jakiegoś lifestyle'a może bym sobie kupił. To jest chyba dobry plan. Oj, Loki, Loki, Loki. Gdzieś tu się pojawi. Nie, zrezygnował. Jak to moje ulowisko? Ulowisko ma się dobrze. Sporo KS-ów dzisiaj padło. A nic nie trafiam. Oj, nie. Jeszcze się wpakowałem. Cholera jasna. Przydałaby się... krycik. Przydałaby się jakaś salwacja. Świetnie, infekcja. Dobrze, infekujcie się. Jeszcze jedna infekcja. A tak. Dobra. Chciałem już zginąć, bo mam naprawdę bardzo dużo kasy. Co byśmy tu kupili jako kolejny item? Może coś jeszcze do atak speeda? Może Queensy... Queens teraz ogólnie podrożały. Na co one by były dobre? Czy może Asi i troszkę Queensów. Do tego dorzucimy około 3 potki. Zobaczmy jak tam akcja. A, akcja wygląda tak, że została zniszczona nasza wieża. Także ta akcja, którą rozpocząłem, chyba nie poszła nam najlepiej niestety. Ale widzę, że Arti ma tutaj już naprawdę mocny build i ma bardzo dużo życia tym Ymirem, także myślę, że powinien tutaj obronić, szczególnie ja się wskrzeszę za moment. Myślę, że Atena powinna na Ymira użyć ulti, żeby tam się szybciutko znaleźć. Ale czy tak się stanie? Aha, niestety. Nie ma tak lekko. Właśnie miałem kupić tego... Ojojoj, ale ja przyspieszam, jak postawimy jeden ul. Ja nie wiem, co się dzieje nagle. A, umrę. O Jezu, dziękuję, jak mnie ktoś uratował. To Arti chyba. Tak miło z jego strony wręcz. Łamana tam aż ulti odpalił, niesamowite. Żyje, żyje. Żyję jeszcze, jakoś tam. Całkiem dobrze się trzymam. Ała. Okej. Super. Jest ulti, wszystko jest. Ja mogę tutaj wpadać. Atena się pojawiła. Gdzie ta Atena? A tutaj. Okej, wszyscy się zainfekowali elegancko. Jakoś... Ojojojojoj, ale się dzieje. Ała! Triple kill. Quadra kill. I... A, okej, zaliczyło. Nieźle. Muszę wam powiedzieć, że jest to mój pierwszy pentakill w życiu. Także... Jesteście świadkami mojego pierwszego pentakilla. Jestem zadowolony. W życiu nie miałem okazji nawet go zrobić. Nie mówię nawet o zrobieniu. Ale Ah Muzen Cab jest do tego idealnym bogiem. Naprawdę jest świetny. Można nim nieźle namieszać. Okej, kurczę, ciężko będzie tu teraz zginąć. Oj, Agni jest na 3 kryty dosłownie. Także nieźle. Zaczyna się. A, jeden strzał. Zginąłem niestety. Zostało mi do złożenia Queensy. I chyba złożę sobie Executionera. Bije dosyć szybko, ale przydałoby się jeszcze troszkę penetracji do tego dołożyć. Plus Creeping Curse do spowalniania. Okej. Fajnie, fajnie. Całkiem niezłe statystyki. Ale tak jak mówiłem, jest to gra z klanowiczami o bardzo różnych levelach. Niskich, wysokich. Także powiedzmy, że no tutaj mam tą przewagę, że ja już ten 30 level mam zdobyty i mam troszeczkę doświadczenia, a jeżeli gram przeciwko graczom z klanu, którzy mają tam 20-15 levele, no to jednak jest troszeczkę ta różnica w doświadczeniu, tak? Ale tak na dobrą sprawę, jakby się uprzeć, to możecie sobie zobaczyć moje poprzednie gry, chociażby Cabrakanem, gdzie już nie było tak kolorowo, to po pierwsze, a po drugie, co nam po tych moich zabiciach, skoro... Okej. Okay. Ej, na Lokiego trzeba uważać, to ja zawsze o tym pamiętałem, ale niestety nie w tej chwili. Za 50 sekund się wskrzeszam. No dobrze, moi drodzy, pooglądajmy sobie tą akcję, bo może się okazać, że będzie ona ostatnia. Bo mimo tych wszystkich zabić świetnych i w ogóle, może się okazać, że umoczymy tą grę. Arti tutaj broni jak może. Aj, czemu nie puściłeś wcześniej ulti? Niedobrze, niedobrze. Jest i Atena, zobaczmy. Niestety została tylko Nif, która mogłaby to obronić, ale niekoniecznie musi jej się to udać. Nie oddalaj się. Musisz to obronić. Ach, jak widzicie, przeciwnicy postanowili zakończyć tą grę, jak tylko najszybciej byli w stanie i im się to udało, także gratuluję bardzo, bardzo serdecznie. Pomimo tego, że 17 zabójstw z 21, które zdobyliśmy, były moje, no cóż, jak to mówią, samemu nie da się wygrać gry, albowiem może za dużo tutaj jednak troszeczkę przyjąłem zabić dla siebie. Jeżeli by troszeczkę otrzymał ich Apollo oraz Nif, to możliwe, że wszyscy bylibyśmy świetnie ubrani, a nie tylko ja jeden. Zwróćcie uwagę, ja tutaj wyprzedziłem wszystkich praktycznie o 2 itemy. To jest kwestia jakichś 5000 golda, także jakby się to rozłożyło na 3 postacie i każdy z nas by miał te 1,5, no to myślę, że mogłoby być lepiej, bo zwróćcie uwagę, u przeciwników już wszyscy doszli do tego 5 itemku, a u nas niestety jeszcze nikt, oprócz mnie, także mogłem tutaj jednak troszeczkę wyluzować, przyhamować z zabiciami i dać pozarabiać innym. Ok, to by było na tyle, moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało, do zobaczenia i pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.